Krystyno, chciałbym Ciebie zapytać, żebyś coś powiedziała. Miłość. Co czasem miłość ma wspólnego z nieposłuszeństwem? Czy możesz powiedzieć coś o tych dwóch rzeczach? No więc, w tym świecie, w którym tutaj żyjemy, to czasem rzeczywiście jest tak, że jeśli jesteśmy połączeni z miłością, z naszym sercem, że wtedy robimy rzeczy, które społeczeństwo uważa za niedorzeczne. Albo których z punktu widzenia większości ludzi nie robi się, bo po prostu ich się nie robi. Nasze społeczeństwo przecież jest częściowo bardzo oddalone od miłości. I wszystko, co jest dziwne i istnieje tutaj na Ziemi, istnieje tylko dlatego, ponieważ brakuje nam tutaj miłości. Gdybyśmy wszyscy byli połączeni z naszym sercem, to wielu dziwnych rzeczy wcale by tutaj na Ziemi nie było. Dlatego też wszystko zaczyna się od nas samych. Jest wprawdzie ważne, co robimy, ale co robimy i jak to robimy. I kiedy coś robimy. To zależy od nas samych. To znaczy od naszej świadomości. I jeśli nie jesteśmy połączeni z naszym sercem, jeśli nie jesteśmy połączeni z miłością, to robimy inne rzeczy niż wtedy, gdy nadal mamy nasze połączenie z sercem. Miłość służy życiu. Miłość nigdy by komuś nie zaszkodziła. A więc ostatnie były to już prawie 2 lata. Z tą dziwną historią, którą wszędzie sobie opowiadano. Powstało z tego wiele obostrzeń. Wiele osób utknęło w tym lęku i nie potrafiło już jasno myśleć. I właściwie jest to możliwe tylko dlatego, że wiele ludzi po prostu tak bardzo oddaliło się od swojego serca. Gdybyśmy wszyscy byli połączeni z naszym sercem, gdybyśmy byli w miłości, wtedy nigdy by się to nie wydarzyło, że nasze społeczeństwo znalazło się w stanie takiej dezorientacji i lęku. I skoro teraz wiemy, że w naszym społeczeństwie coś się nie zgadza,
to możemy się zastanowić nad tym, jak to znów naprawić. I to również zaczyna się od nas samych, bo społeczeństwo składa się przecież z wielu pojedynczych ludzi. A to oznacza, że społeczeństwo zmienia się tylko poprzez ludzi. I dlatego zaczyna się to od nas samych. Te zmiany, które chcemy zobaczyć na świecie, one również muszą zacząć się u nas. I w naszej pierwotnej duchowej ojczyźnie, tam wszyscy jesteśmy w miłości. Tam wcale nie ma niczego innego. Tam jest to normalne i coś takiego jak tutaj wcale nie jest możliwe. To znaczy taka dezorientacja. A tutaj na Ziemi są zainkarnowane różne istoty. O wielu różnych stanach świadomości. I dlatego po prostu pewne rzeczy są skomplikowane. Istnieją, ponieważ rzeczy tutaj, dlatego też pewne rzeczy tutaj na Ziemi są przeinaczone, ponieważ są ludzie, którzy właśnie już nie są połączeni z miłością. I kiedy przychodzą ludzie, którzy wciąż są połączeni z miłością, to zachowują się przecież inaczej niż ci, którzy już tego połączenia nie mają. I nasze społeczeństwo jest zbiorowo już bardzo oddzielony od miłości. Dlatego może się zdarzyć, że ludzie połączeni z miłością potem robią rzeczy, które dla większości ludzi w społeczeństwie są niemożliwe. I w pewien sposób są niedobre lub nieodpowiednie. Kiedy jesteśmy w miłości, wtedy nie robimy nic, co mogłoby komuś zaszkodzić. Ale nasze społeczeństwo robi bardzo wiele rzeczy, które szkodzą innym. I wielu uważa to też za normalne. I nawet już się nad tym nie zastanawia. Myślę, że tak po prostu jest. To jest jak z wojnami. One nie są przecież normalne. To nie ma nic wspólnego z nami, ludźmi. Niektórzy myślą, że zawsze już tak było. I że ludzie tacy są i tak jakoś już jest. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą, bo po pierwsze ludzie sami z siebie są miłością, a
bazują na miłości. A kiedy się inkarnują, to są tacy, u których widać to bardziej. I są tacy, u których widać to mniej. Ale bez względu na to, ile mają warstw, mimo wszystko w swoim rdzeniu są kochanymi ludźmi. A całkiem niedawno, to znaczy bardzo dawno temu, były na Ziemi również cywilizacje, których świadomość była o wiele bardziej rozwinięta niż nasza dzisiaj. Oni jeszcze wiedzieli, kim w istocie są, że są wielowymiarowymi istotami i potrafili żyć w zgodzie z naturą. Tak było dawniej, to znaczy tutaj na Ziemi. Kiedyś był raj na Ziemi. W tej inkarnacji wprawdzie nikt z nas nie widział tego raju, ale mimo wszystko mamy w sobie to pragnienie. Ale wcale nie znamy tego z tej inkarnacji. Możemy pragnąć tylko czegoś, co już skądś znamy. I jeśli pragniemy raju, ale nie znamy go z tej inkarnacji, musi to więc pochodzić z dawnych czasów. Mamy te informacje w naszych komórkach. Dlatego mamy w sobie również tę tęsknotę i dlatego chcemy, aby to wróciło. I to wyobrażenie, że zawsze były wojny i że po prostu tak jest, to kłamstwo i oddziela nas od tego, co tak naprawdę wiemy w naszych komórkach. Są tutaj na Ziemi całkiem różni ludzie. I są tacy, którzy się przebudzili, a inni jeszcze śpią. Z tym, że to przebudzenie to taka sprawa, bo obejmuje to różne poziomy. I nie wiemy, czego nie wiemy. Oznacza to, że nikt z nas nie wie dokładnie, jakie są jeszcze poziomy. Bo po prostu tego nie wiemy. Ale są ludzie, którzy jeszcze całkiem śpią, a inni na różnych poziomach już się przebudzili. I ci ludzie, którzy są już bardziej przebudzeni, oni mogą też coś zmienić, bo mogą robić rzeczy inaczej. Mogą myśleć i czuć inne rzeczy i również fizycznie robić inne rzeczy. I ci ludzie, którzy śpią, nie są w stanie tego zrobić. Also die können das nicht, weil sie
bo wcale nie wpadliby na ten pomysł i brakuje im tej możliwości w swojej świadomości. Oni też już nie myślą samodzielnie. Wychodzą jakoś z założenia, że jeśli coś jest napisane w gazecie i mówi się o tym w telewizji, albo jest to napisane w podręczniku, to musi to być prawda, bo tam jest to tak napisane. Ale tego nie można tak powiedzieć, ponieważ ten system, w którym żyjemy, jest zbudowany na kłamstwach całkowicie. O wszystkim, ale też o nas samych. I jeśli chcemy to przekształcić i pragniemy znów prawdy, a miłość to również prawda, to musimy to zrobić sami. To znaczy, że musimy też sami myśleć i kwestionować pewne rzeczy. I gdy tylko znów zaczynamy myśleć samodzielnie, jesteśmy też w stanie coś zmienić, bo wtedy nie podążamy tylko tymi ścieżkami, które zostały ustanowione, lecz sami się zastanawiamy, czy to naprawdę się zgadza? Czy ja naprawdę tego chcę? Czy robię to tylko dlatego, bo myślę, że muszę to zrobić, bo tak ktoś mi powiedział? Jeśli chcemy pięknego świata, idealnego świata, jeśli chcemy zacząć zbliżać się trochę bardziej do tego raju, to jest to możliwe tylko wtedy, kiedy sami z tym zaczniemy i nawiążemy kontakt z ludźmi myślącymi podobnie jak my. Bo ci ludzie, którzy śpią, tego po prostu nie potrafią. Można wprawdzie z nimi porozmawiać i powiedzieć, jakie jest nasze zdanie, ale niektórzy po prostu nie są na to otwarci i nie mają do tego dostępu. Wtedy z mojego punktu widzenia wydawanie się w dyskusję niewiele daje. Bo jeśli ktoś nie jest otwarty, to nie jest otwarty. Ale jeśli utrzymujemy kontakt z ludźmi, którzy właśnie są otwarci, to dodaje nam to i siły, i odwagi. Bo wtedy widzimy, że przecież wcale nie jesteśmy sami. I wszędzie na świecie jest bardzo wielu ludzi, którzy też tak myślą. Dlatego też na koniec wszystko będzie dobrze. Bo na całym świecie są ludzie, którzy zakotwiczają światło tutaj, na ziemi, którzy chcą czegoś dobrego, którzy są gotowi w tym celu zrobić to, co osobiście w swojej sytuacji mogą zrobić. Bo przecież potrzeba nas. Otrzymujemy pomoc ze świata duchowego, od istot światła i od pozytywnych istot pozaziemskich.
Ale oni wszyscy żyją fizycznie. Nie, to znaczy większość z nich, oni nie żyją fizycznie tutaj na powierzchni Ziemi. A to oznacza, że są pewne rzeczy, które tylko my możemy zrobić, bo my tutaj żyjemy. Z tego powodu musimy wnieść nasz wkład. Bo każdy z nas jest częścią w planie Bożym. Istoty nieświatła jakoś sobie wyobrażają, że mogą ustanowić swój własny plan. I również w to wierzą. Ale w końcu to tak nie zadziała. Ponieważ miłość jest tym, czym tak naprawdę jesteśmy. I miłości nie można powstrzymać. Można próbować ją opóźnić albo jakoś przyhamować. Ale nie można jej usunąć. Ponieważ ludzie w swoim rdzeniu bazują na miłości. I niezależnie od tego, jak długo się go uciska, w pewnym momencie się budzi. Tak. To zawsze w pewnym momencie się dzieje. Pytanie po prostu, kiedy dokładnie to się wydarzy? Ale w pewnym momencie się wydarzy. Dlatego też każdy człowiek kiedyś się przebudzi. Jedni w tej inkarnacji, a inni dopiero 20 inkarnacji później. Ale w pewnym momencie każdy się przebudzi, ponieważ są tą miłością. I w pewnym momencie zawsze się to ujawnia. I nawet jeśli ten okres dla niektórych ludzi jest trudny, to we wszystkim jest zawsze coś pozytywnego. I zwłaszcza w ostatnich 2 latach wydarzyło się wiele dziwnych rzeczy. Ale myślę, że niektórzy ludzie tylko dlatego się przebudzili, bo zauważyli, że coś się już nie zgadza. I że ich życie się pogorszyło. Było to jak pobudka. Bo ten ucisk, który było widać w ostatnich 2 latach, ten ucisk był już wcześniej, tylko nie zauważyliśmy go, bo myśleliśmy, że tak po prostu jest. Wielu ludziom wydawało się, że żyją w wolności. I że w tych 2 latach stracili wolność. I w niektórych krajach ludziom wydaje się, że teraz odzyskają wolność. Bo te dziwne rzeczy zostają zniesione. Ale jak się dokładniej przyjrzeć, to nigdy nie byliśmy wolni. To znaczy, odkąd jesteśmy w tym zapomnieniu. I w tych 2 latach po prostu bardziej wyszło to na jaw.
i dla innych ludzi stało się to bardziej i dlatego mogli się przebudzić. A to jest coś dobrego. Zawsze jest coś dobrego we wszystkim. Ale można to dostrzec jedynie wtedy, kiedy jest się gotowym to zobaczyć. To znaczy, kiedy się wierzy, że istnieje coś dobrego. Nawet jeśli się nie wie, jak to wygląda. Bo abyśmy mogli coś zobaczyć, musimy chcieć to widzieć. Jeśli nie chcemy tego widzieć, to zamykamy w tym miejscu naszą świadomość. I wtedy jest zamknięte, nic się tam już nie zmieści. Wtedy tego nie widzimy, bo nie chcemy tego widzieć. To wcale nie musi być świadomie, może być też nieświadomie. Ma to taki sam efekt. Ale kiedy chcemy widzieć dobrą stronę jakiejś sytuacji, wtedy też to kiedyś zobaczymy, nawet jeśli będzie to dopiero z perspektywy czasu i póki tkwimy w tej sytuacji, jakoś nie potrafimy tego dostrzec. Ale z perspektywy czasu odkrywamy, dlaczego również to było dobre. Bez względu na to, w jakim stanie świadomości żyją ludzie tutaj, na Ziemi, nadal są kochani. Ponieważ istnieje ta miłość i pierwotnie wszystko z niej. Stamtąd pochodzi? Dlatego we wszystkim jest coś dobrego. Bo miłość po prostu nas kocha. I jeśli komuś nie podoba się sytuacja, w której jest, to i tak może znaleźć w niej coś pozytywnego, bo przecież jesteśmy kochani. Dzięki tej miłości wszędzie jest coś dobrego. I o ile chcemy to widzieć, to będziemy mogli to też kiedyś zobaczyć. Tylko na początku czasem tego nie widzimy, bo jesteśmy trochę ograniczeni w naszej świadomości. Bo wszyscy stajemy się trochę dziwni, kiedy przychodzimy tutaj na świat. Z jednej strony z powodu rzeczy, które zabraliśmy z sobą z poprzednich wcieleń, ale z drugiej strony też dlatego, że kiedy inkarnujemy się w nasze ciało fizyczne, to w komórkach są wszystkie te przekonania i poglądy. All die Ansichten drin,
wszystkie pochodzące od naszych przodków. One wszystkie też są u nas, choćby nieświadomie. To również ma na nas wpływ. Dlatego wszyscy stajemy się nieco dziwni, kiedy tu jesteśmy. Ale dobre w tym jest to, że wszystko, co mamy u siebie, możemy też zmienić. Jeśli kiedyś dojdziemy do wniosku, że to nas blokuje. I wszystko, co zmieniamy w sobie, wprowadzamy jako informację do pola zbiorowego. Dajemy tę informację również w naszą linię rodzinną. I generalnie mamy ją w naszym polu energetycznym. I inni ludzie, którzy jeszcze nie wpadli na ten pomysł, wskutek tego mogą odczytać tę informację, przeważnie nieświadomie. I wtedy też mogą to zrobić. To znaczy, o ile tego chcą. Mogą też przez całą inkarnację żyć tak, jakby tego wcale nie było. Ale przynajmniej istnieje ta możliwość. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy jeszcze śpią i którym się wydaje, że nam wszystkim trochę odbiło, bo mamy inne poglądy, to dyskutowanie z nimi zbyt wiele nie daje, bo nie są otwarci. Ale mimo wszystko nigdy nie było na nic. Bo nawet jeśli nie potrafią tego zrozumieć w tym momencie, w którym im to mówimy, to być może przebudzą się później, w trakcie swojej inkarnacji. I wtedy przypomną sobie, że kiedyś im to mówiliśmy. I nawet jeśli tak się nie stanie i prześpią całą swoją inkarnację, to kiedy opuszczą swoje ciało, to zazwyczaj widzą bardziej klarownie, gdy patrzą wstecz na swoje życie. Wtedy znów wiedzą, że mieli już poprzednie wcielenia. I potem w tej retrospekcji życia widzą również ten moment, w którym im to wtedy powiedzieliśmy. I w tym stanie, w którym są znów tylko duszą, może być tak, że stwierdzą, o, miał rację, rzeczywiście, tak było. Wspaniałe w tym jest to, że być może dusza wtedy mówi, teraz to zrozumiałam, zabieram tę informację do następnej inkarnacji. I wtedy może się łatwiej przebudzić. Nie musi tego zabrać do następnej inkarnacji, ale może. Zależy to od duszy. Ale jest tak, że to, co robimy, ma wpływ na teraźniejszość. Das hat ja einen Einfluss auf die Gegenwart.
ale ma również wpływ na przyszłość. Często po prostu nic o nim nie wiemy, albo tylko jakoś częściowo, ale nie kompletnie. Zależy to również od wolnej woli danego człowieka. Ale każdy z nas ma wpływ na przyszłość. Prawdopodobnie dobrze to jeszcze wiedzieć, są istoty żyjące w innych wymiarach, i one postrzegają czas nie tak jak my tutaj. My postrzegamy teraźniejszość, i poza tym nie ma więcej. A nie, to się tak całkiem nie zgadza. Bo kiedy jesteśmy tutaj zainkarnowani, to potrafimy postrzegać teraźniejszość i równocześnie przeszłość albo przyszłość, albo obie razem. Właściwie też tak można. Tak, ale... U większości ludzi tak nie jest. Większość ludzi widzi tylko teraźniejszość, ale są wymiary, w których jest to całkiem normalne, że widzi się kilka czasów równocześnie. Jest to po prostu zupełnie normalne. Oni tak żyją. Większość ludzi tutaj, na Ziemi, u nich przeważnie tak nie jest. Ale to zależy tylko od naszej świadomości, naszej wibracji. A nasza wibracja zależy od naszej świadomości. I im bardziej się budzimy i sobie uświadamiamy, kim naprawdę jesteśmy, co tak naprawdę dzieje się na Ziemi, tym lepiej możemy decydować, czego naprawdę chcemy, a czego nie. Im bardziej się budzimy, tym bardziej stajemy się świadomi. A im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej podnosi się nasza wibracja. I nasze ciało fizyczne również się do tego dopasowuje. Dlatego przebudzenie przeważnie odbywa się krok po kroku, ponieważ nasze ciało fizyczne również musi się do tego dostosować. W przeciwnym razie byłoby to o wiele za dużo. I kiedy się budzimy, są to różne poziomy. I tu właśnie jest ten problem, że nie wiemy, czego nie wiemy. Zazwyczaj. No i nie wiemy,
na ile naprawdę jesteśmy przebudzeni. Wcale tego nie widzimy. Widać to dopiero z perspektywy czasu. Ale w chwili obecnej tego nie wiemy. Myślę, że jest wiele ludzi, którzy z powodu tej dziwnej sytuacji ostatnich dwóch lat się przebudzili. To znaczy, którzy zaczęli się budzić. Ale gdy teraz nastąpi na przykład poluzowanie obostrzeń, albo te wszystkie rzeczy zostaną zniesione, być może ci ludzie pomyślą, że to już rozwiązane, że teraz jest znów dobrze i znów zasną. Bo struktury nieświatła i wszystkie te plany dotyczące agendy 2030 i wszystkim, co jest z tym związane, te plany nadal są i oni nadal tego chcą. Nawet jeśli w niektórych miejscach są poluzowania i odwołuje się pewne rzeczy. Ludzie muszą uważać, aby znów nie zasnąć. Bo pewnie taki stoi za tym zamiar. Żeby ludzie znów zasnęli. Dlatego tak ważne jest, aby naprawdę zrozumieć, co rzeczywiście dzieje się na Ziemi i z czym co jest powiązane. Bo wtedy istnieje mniejsze ryzyko, że znów szybko zaśniemy, kiedy będzie poluzowanie, ponieważ potrafimy to bardziej przejrzeć. A kiedy coś lepiej rozumiemy, to możemy podejmować lepsze decyzje, czego chcemy, a czego nie chcemy. Co chcemy popierać, a czego nie chcemy popierać. I to przecież jest ważne, ponieważ wszystko, co robimy, zaczyna się od decyzji. I wciąż się uczymy. I być może kiedyś stwierdzimy, że ta jedna decyzja jednak nie była taka dobra. I to nic złego, bo po prostu możemy zmienić decyzję. Decyzje nie są przecież niezmienne. I to jest bardzo dobre w decyzjach. Kiedy stwierdzimy, że jedna droga nie jest dobra, to możemy wybrać inną. Kiedy decydujemy się na piękny i pokojowy świat i wolny, to też my musimy z tym zacząć. Razem z ludźmi myślącymi podobnie jak my. Bo polityka tego nie zrobi. Ona wcale nie może tego zrobić, bo tkwi w systemie, w którym to jest niemożliwe. Dlatego dobrze, kiedy wiele ludzi się budzi. Podnosi to również wibrację w zbiorowości. I dla innych ludzi, którzy się budzą później, jest to wtedy łatwiejsze.
bo prace przygotowawcze są już wykonane. Wszystko, co robimy, ma wpływ na innych. W teraźniejszości, ale także w przyszłości. Tylko nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. I czasem chodzi też o zrobienie czegoś nowego. I kiedy robi się coś nowego, być może stwierdzimy, że jest to jeszcze dość skomplikowane, po prostu dlatego, że nie było to jeszcze przygotowane. Wtedy po prostu można myśleć o tym, że nawet jeśli to jest teraz skomplikowane, to mimo wszystko jest to dobre, bo toruje to drogę innym, którzy będą po nas. Myślę, że pierwsi, dla pierwszych ludzi, którzy publicznie mówili o kwestiach duchowych, dla nich z pewnością nie było to łatwe. Wszyscy przecież myśleli, że są szaleni, a w dzisiejszych czasach jest z tym o wiele łatwiej. Przynajmniej w pewnym stopniu, ale jest tak tylko dlatego, ponieważ ludzie wówczas, ci, którzy byli pierwsi, nie poddawali się i robili swoje. Czasem, zwłaszcza kiedy jesteśmy połączeni z naszym sercem, z miłością, ale żyjemy w społeczeństwie zmierzającym w przeciwnym kierunku, to czasem musimy robić coś, co wprawdzie dla nas się zgadza, ale czego większość jakoś nie rozumie. To wprawdzie wymaga odwagi, ale się opłaca. Bo to też jest praca wstępna. I każda praca wstępna, obojętnie w jakiej dziedzinie, ona jest potrzebna. W przeciwnym razie ci, którzy przyjdą za 20 lat, oni bez tych prac przygotowawczych wcale nie mogliby tego zrobić. Nigdy więc nie powinniśmy tego lekceważyć, kiedy stwierdzimy, że po prostu robimy coś nowego jako pierwsi. I każdy człowiek ma wpływ. I każdy człowiek jest potrzebny. Inaczej nie byłoby go tu teraz. I każdy z nas ma swój obszar, gdzie ma swoje zadanie i może coś zrobić. I tak powinniśmy. To również jest słuszne. I kiedy wielu ludzi z osobna robi coś małego, wtedy z tych wielu małych rzeczy powstaje coś wielkiego. Dlatego potrzeba każdego z nas. Musimy się przebudzić i odkryć, dlaczego tu jesteśmy i jak możemy wnieść swój wkład i równocześnie dokładnie wiedzieć, co dzieje się na świecie, abyśmy znów nie zasnęli, abyśmy umieli rozróżniać, bo to jest potrzebne. Zwłaszcza w obecnym czasie. I zegar mówi, że jest 7 godzina.
Czy od razu robimy przerwę? Okej, to mamy teraz 20 minut przerwy. 20 minut pauzy.